Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny niezwykle, a to z tego względu, że dostałem dzisiaj paczkę ze sklepu internetowego z Polski. Sklep specjalizuje się w wysyłaniu sprzedaży roślin zielonych, rarytasów, takich powiedzmy super kwiatów i z osłonek i z różnych tam przyborów. Sklep nazywa się Jungle Boogie Studio Zieleni i mieści się w Wrocławiu. Dobra, zaczynamy. Tutaj to jest taki, wiecie, takie, to jest takie no, testowe zamówienie. Zobaczymy, co oni tutaj mi przysłali. Ja jestem zawsze, wiecie, ciekawy. Zamawiam coś, jakieś kwiaty, rośliny w sklepie internetowym i po prostu nie mogę się doczekać, kiedy to dojdzie. Jungle Boogie zaczyna wysyłać do krajów też zagranicznych, do krajów zagranicznych, za granicę. No teraz podobno testują Niemcy, ma być też, jak wiem, to wszystko dalej rozwinięte. No, zapakowane jest wszystko, super. Zapakowane jest wszystko, super. Teraz tutaj przyjdziemy do pierwszej rośliny, ale może tak spojrzałbym, czy gdzieś tu jest może jakiś rachunek czy coś, żebym wiedział, co tu wszystko tutaj przyszło. No patrzcie, zapakowane jest wszystko super. Dobra. Tutaj mamy następną roślinkę. Tutaj mamy jeszcze trzy inne rzeczy. Ja wam wszystko tutaj zaraz opowiem o wszystkim. Tu jest rachunek. Dobrze, to będziemy wiedzieli, co my tutaj zamówiliśmy. I coś tutaj jeszcze jest. Dobra. Mi się wydaje, że zamówiłem trzy rośliny. I trochę takich różnych jeszcze specyfików do moich paproci, które są, powiedzmy, lekko, jak to się mówi, diwują trochę, no, takie diwy są, jest, ciężko mi jest je utrzymać. Dlatego postanowiłem, że tutaj zamówię kilka rzeczy i może będzie, wiecie, lepiej z tymi kaprysami. Ok, tu mamy pierwszą roślinę. Zapakowana jest porządnie. To jest Sansevieria. To jest Sansevieria. Sansevieria Star. Sansevieria Star. Zobaczcie, to jest wszystko pięknie zapakowane, żeby się ziemia nie wysypała. Można to do góry nogami postawić i tu się nic nie stanie. Piękna Sansevieria z taką obwódką bordowo czy brązowo-białą. Takiej jeszcze nie mam, to do mojej kolekcji jak znalazł. Ja uwielbiam Sansevierię. Przede wszystkim, że są, nie są kapryśne, są lekkie w uprawie. Sansevieria Star Green Granite. Lekkie w uprawie i przede wszystkim oczyszczają powietrze. To jest też bardzo u mnie ważne. Dobra, następna roślinka. A są tylko trzy. To jest... Wiecie, to jest taki test. I dlatego chciałem pierw sprawdzić, co i jak. O, następna roślina. Paproć. Patrzcie, jak jest wszystko cudownie zapakowane, no. Nic się nie może stać. Naprawdę. Jak oni tak wszystkim zapakowują, no to jest naprawdę szok. Bo ile razy mi się trafiło, że zamówiłem jakiś kwiat, czy jakąś roślinę, czy drzewko, czy byle co i ziemia była z boku rośliny i roślina była z boku w kartonie jakoś, wiecie, poprzewracana. To jest... Blechnum gibbum.
Ta protka podobno jest trwała i taka nie jest. Taka nie jest na suche powietrze po prostu wrażliwa. No spróbujemy ją utrzymać. Ja mam tutaj kilka paproci. Ja wam jeszcze przy okazji kiedyś pokażę, co wszystko tutaj zdobyłem. No i ostatnia roślina. To będzie Syngonium White Butterfly. Zobaczcie, wszystko jest naprawdę cudownie zapakowane. Tutaj trochę ziemi wypadło, wiadomo, bo to jest roślina taka, powiedzmy, krzaczasta. I po prostu tego tak nie da też dobrze zapakować. To rozumiem, że się tu musiało coś wysypać. Na mojej kolekcji Syngonium mam już kilka propozycji. Patrzcie, wszystko jest pięknie zapakowane. Piękna roślina. Oczywiście ona była 3 czy 4 dni w drodze. To musi być troszeczkę pognieciona albo coś, ale patrzcie, liście się w ogóle nie uszkodziły. Wszystko jest picopelo. Cudownie, naprawdę. Dziękuję, Jungle Boogie. Jungle Boogie. Taki junkie. To można być junkie z wami, jak się właśnie na waszą stronę wchodzi i tam są setki tych kwiatów, tych roślin, które naprawdę chce się mieć. Tam mam chyba... Nie, to jest normalne Syngonium. A to jest właśnie Syngonium White Butterfly. Dobrze. Te tutaj urządzenie to jest Hydrometa. I te urządzenie mierzy wilgotność w waszym mieszkaniu. I powiedzmy przy takich roślinach jak paprotki, filodendron, no są jeszcze wiele, jeszcze jest innych. Wilgotność powietrza oczywiście musi być wysoka, tak 50-60 stopni to jest, wiecie, standard. Dlatego kupiłem to, oczywiście mogłem kupić to w Polsce, ale mówię nie, zamówię u nich. Zobaczcie, u mnie teraz jest 60% i jest około 22 stopni, czyli jest w porządku. Tu jest taki jeszcze fajny taki uchwycik do powieszenia. No, super, gdzieś powieszę, żeby wiadomo było co i jak. No i tutaj mam takie żele do paproci. Ok. Szybko i długo działający płynny nawóz w postaci lalalalalala. Ok. Dobrze. To jest po prostu nawóz do paproci. Ja się boję moich paproci nawozić. Dlatego może lepiej jest, jak tutaj po prostu taki mam specjalny preparat. I patrzcie, nawet tu jest opakowane, żeby się nic nie rozlało, nie wylało. Naprawdę jestem pełny podziwu. Mam tutaj trzy razy, bo mam kilka paproci. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć? Sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12 paproci, 13. Ta 13 jest niemrawa, bo ona jest posadzona z odnogi. No ale może coś z tego będzie. Plus taką giełkę nawozową do paproci właśnie. Szybka zieleń, długie działanie, bezpieczeństwo dla roślin. To tu jest też wszystko, patrzcie, jest pięknie zaopakowane. Nic się nie może stać. Nic nie może wylecieć przede wszystkim. To było dwa razy. Dobra, kochani, to by było na tyle. Polecam wam bardzo serdecznie Jungle Boogie. Nie Junkie Boogie, tylko Jungle Boogie. Junkie to można być, jak się zamawia tyle roślin. I tutaj jest normalnie ogrom wszystkiego. Hoje, cuda, niewidy. Monstery, deliciose, warigaty i w ogóle szok, nie? Dobra, dlatego wam bardzo polecam. Przede wszystkim ludzie tam pracujący są sympatycznie przemili. Sympatycznie przemili. Są bardzo sympatyczni, bardzo są pomocni. I to się przede wszystkim nie kończy na tym, że kupujecie tam rośliny i robicie z tym, co chcecie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytanie, możecie zawsze kierować to pytanie. Oni wam odpowiedzą, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy na Instagramie. Normalnie szok. Naprawdę bardzo, bardzo wam polecam. Ja zapytałem tylko raz, czy wysyłają do Niemiec. Dostałem odpowiedź, że niestety nie.
ale to się szybko zmieniło. I zobaczcie, cak, cak, teraz w promocyjnej cenie wysyłka. Wysyłka taka standardowa polska, wysyłają do Niemiec. Za chwilę na pewno będą wysyłali dalej. Wszystko jest w toku. Kochani, polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. Wpadajcie na stronę Jungle Boogie, na Facebooku, na stronę internetową, na YouTube'a i na Instagrama. Ja Wam wszystkie linki tutaj podam. Naprawdę super sprawa z tą firmą. I na YouTubie pokazują się często nowe filmiki dotyczące różnych tematów, dotyczące pielęgnacji roślin. Są filmiki o co mówią liście, co nam chcą przekazać, czy czegoś brakuje, czy nie. Naprawdę, naprawdę godna strona polecenia. Tu się aż zapaliłem. Dobra, kochani, to by było na tyle. Linki wszystkie Wam podam oczywiście pod filmikiem. Jungle Boogie, dziękuję Ci bardzo serdecznie za te piękne tutaj rośliny i ten piękny przybornik. Jesteście naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeszcze mi się tylko marzy, żebyście mi załatwili paprotkę królewską w takim, wiecie, w sporym pojemniku, w sporej donicy, w jaką większy okaz i to będzie naprawdę już cud, miód i orzeszki. Dziękuję bardzo serdecznie, a Wy kochani oczywiście klikujcie, jeżeli ktoś się interesuje roślinami, czy chce komuś zrobić jakiś prezent i po prostu szuka czegoś fajnego. Osłonki mają też cycuś, naprawdę cycuś. Wpadajcie, naprawdę super sprawa. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że wideo Wam się podobało, odcinek taki powiedzmy testowy, jestem pod ogromnym wrażeniem. Pozdrawiam wszystkich i do kolejnego odcinka. Pa!